generalnie skończyliśmy omawiać kontenery, ale jeszcze sobie troszeczkę z nimi pomajstrujemy. Zapraszam. Zanim zaczniemy mała prośba. Potraktujcie trochę ten dzisiejszy odcinek ulgowo ponieważ zebrałem sporo materiału, który gdzieś przygotowywałem wielokrotnie i różne przykłady, które tu są, są trochę takie nieuporządkowane. Raz robię jedną funkcję, raz drugą, ale to też dlatego, że te funkcje jakoś wprost się ze sobą nie wiążą i kolejność tych funkcji w sumie nie ma większego znaczenia. Zatem Będę po prostu takimi małymi porcjami pokazywał Wam różne ciekawe funkcje, które gdzieś tam się przewinęły, ale może tylko na chwilkę, może je jakoś ominąłem, a niektórych w ogóle nie pokazałem. Potraktujcie ten materiał jako taki zbiór pewnych dodatkowych czy powtórzonych operacji, które można na kontenerach wykonywać, ok? Skupimy się na algorytmach, czyli takich globalnych funkcjach, które działają wykorzystując iteratory i w zasadzie obsługują wszystkie kontenery. Mała uwaga: jeżeli jakiś kontener w swoim interfejsie ma daną metodę, to lepiej użyć tej metody, jego własnej, niż tej ogólnej metody. Najczęściej po to jest jakaś własna metoda danego kontenera stworzona, mimo że istnieje ogólna, ponieważ ta własna jest w jakiś sposób udoskonalona, najczęściej jest bardziej wydajna. Zatem przykładowo tutaj w komentarzu, Czytajcie te moje komentarze. Ja czasami tam porządkuję i lepiej opiszę krótko to, o co chodzi, niż tutaj gadam. O tu macie na przykład jest taka globalna metoda swap, która coś tam zamienia kontenery miejscami. Ale jeżeli dany kontener ma w swoim interfejsie taką metodę swap i można ją na przykład w taki sposób wywołać, to znaczy, że powinniśmy tak to zrobić, a nie tą metodą. Kiedy program jest mały, mało znaczący, to przecież nie jest jakaś wielka różnica, ale tak generalnie lepiej stosować tę zasadę. No to powolutku i po kolei. I jeszcze jedno, ktoś mnie pytał, dlaczego te numery tutaj są takie dziwne jakieś 20, 29, 28. Tych plików, które tutaj mam. Otóż to są takie pliki moje, jakieś wewnętrzne, i ta numeracja nie jest w ogóle związana z numerem lekcji. No, może to kiedyś poprawię, ale na razie jestem jeszcze w trakcie tworzenia całości, i jakby nie wiem, co będzie następne, i dlatego mam jakieś takie swoje zbiory plików wewnętrznych, których tam mam po kilkadziesiąt, a odcinków jest kilkanaście, i tak wybieram, a nie chcę sobie tej wcześniejszej numeracji zaburzyć. Stąd nie sugerujcie się tymi numerami, które gdzieś tutaj widzicie, ani całą strukturą skupienia cie się po prostu na tym kodzie, który tu omawiam OK. Cała reszta jest nieistotna. Empty size, max size. Trzy proste metody, które gdzieś pewnie się już przewinęły, ale podsumujmy w tym miejscu. Empty, Mówi mi o tym, czy kontener jest pusty czy nie. Jeżeli nie, jest pusty, tutaj wyświetlimy sobie wielkość kontenera obecną, przy czym przez wielkość rozumiem, ile ma wewnątrz elementów, a max size, ile w zasadzie mógłby ich jeszcze pomieścić. Domyślamy się, że ten max size wiąże się z tym, ile na przykład mamy RAMu, jakim sprzętem dysponujemy. Spora liczba, prawda? Nawet nie wiem, jak to przeczytać, ale tyle teoretycznie intów moglibyśmy do tego wektora wpakować. Nie wiem, 46 piardyliardów, coś takiego gdzieś. Kontenery można porównywać tak po prostu operatorami porównywania typu czy są równe, czy jakiś jest mniejszy równy, no i o co w tym chodzi. Mamy tu kontener V wcześniejszy, V2, V3, V4. Zwróćcie uwagę, jaką mają zawartość, bo to będzie... Istotne, kiedy odpalimy następujące porównania? Wyświetlam tu wyniki porównań. Porównania zwracają prawda, fałsz, więc 0 albo 1, więc tu będzie można łatwo się domyślić, czy dane pytanie jest prawdą. A dlaczego biorę w nawiasy te porównania? Czy V, kontener, jest równy V2? Otóż nawiasy są konieczne, ponieważ porównanie ma mniejszy priorytet niż operator tego strumienia. Jeżeli usunę nawiasy, to on będzie chciał wysłać V do strumienia. A potem będzie miał nagle porównanie, i to tak bez sensu dla niego będzie niezrozumiałe. Stąd nawiasy porządkują tutaj te zapytania. No i czy co to będzie, gdy V jest równe V2? Czy one są równe, czy nie? Czy V jest równe V3 i tak dalej? Zobaczmy pierwsze zapytania. Pierwsza próba porównania jest nieudana. Elementów jest tyle samo, ale są w odwrotnej kolejności. Na kolejnych pozycjach elementy są inne. Zatem. Porównanie nie może się udać, ale już V i V3 widzimy, że mają identyczną zawartość, są równe. Stąd na drugiej pozycji mamy prawdę. I V nie jest równe V4, bo wprawdzie pozycje są pierwsze podobne, ale dodatkowy element w V4. Przeanalizujcie sobie już kolejne linijki w ramach ćwiczeń sami, czyli co się pojawi w następnym zjałcie i tak dalej. To też intuicyjnie będzie można zobaczyć, co znaczy na przykład, że wektor V jest mniejszy, równy od V4. Jeszcze tę linijkę pokażę. Zobaczcie, tu mamy na wszystko odpowiedź prawda, bo V, czy jest mniejszy od V2? Hmm, to trochę ciekawe, bo zobaczcie, tu mamy V, odpowiedź jest, że tak, że jest mniejsze, równe. P jedynka jest mniejsza, równa od trójki. Dwójka jest mniejsza, równa od dwójki, wprawdzie trójka nie jest mniejsza, równa od jedynki, ale jakoś on te porównanie tutaj V i V2 wykonał i stwierdził, że to jest prawda. V2 jest mniejsze, V jest mniejsze od V2. Ciekawe. V jest mniejsze od V3. Tutaj się okazało, że tak, no bo to są te same zbiory, więc mniejsze, równe tym bardziej będą. A V mniejsze, równe od V4 też jest prawdą, bo pierwsze trzy elementy są takie same, mniejsze lub równe. A przy okazji jest jeszcze jeden. No ale to tak, jakby intuicyjnie czujemy, że to by się zgadzało, bo TV jest częścią V4, jest czymś troszeczkę mniejszym. Zatem kolejne trzy linijki sprawdźcie sobie już sami. Widzimy jednak, że można kontenery porównywać w ten sposób. A teraz algorytm SWAP, który zamienia kontenery, a ściślej to co zamienia? Zobaczcie. Przeanalizujemy sobie ten kod, aby zrozumieć, co ten swap robi. Mamy tutaj dwa iteratory na początkowe elementy kontenera V i V2. To są kontenery zawierające 1, 2, 3, 3, 2, 1. Jeszcze sobie tu zrobię taki iterator chwilowy, który pozwoli mi przejść przez kolejne elementy tego kontenera V i wyświetlić. Zrobiłem to tutaj tak celowo, żebyście potem mogli coś zobaczyć. O, i tu mamy 1, 2 i 3, tak? No a teraz. Następna linijka wyświetli jeszcze raz początkowe elementy, czyli jedynkę, bo iterator na początkowy element V to jedynka, a iterator na początkowy element V2 to trójka. Mamy tutaj 1 i 3. O, tak bez spacji. I teraz uwaga, wyświetlam pierwsze elementy jeszcze raz, ale stosując tutaj operator nawiasy kwadratowe, czyli odwołam się do indeksu, do tego bezpośredniego dostępu. I przy okazji wyświetlę, gdzie w pamięci te elementy leżą. Zwróćcie uwagę, to jest istotne. Teraz, o, popatrzcie. Jedynka leży w wektorze V w takim miejscu w pamięci, a ta trójka w wektorze V2 ten pierwszy element leży w takim miejscu pamięci. I teraz wykonam na tym swap. Tutaj w komentarzu macie też, że można wykonać metodę swap, która jest dostępna w kontenerze wektor. I co się stanie? Zwróćcie uwagę. Jeszcze raz wyświetlę ten siout, który był przed chwilą. I teraz zobaczcie w wektorze v. Na pierwszym miejscu jest trójka, która przed chwilą była w wektorze V2. Co więcej, ta trójka ma dokładnie ten adres pamięci, gdzie była. Zatem ten swap po prostu podmienił te pamięci, jakby. Czyli to, co było do tej pory pamięcią, yy, wzajmowała, elementy, które zajmowały pamięć w wektorze V2, teraz są częścią wektora V i odwrotnie. I tu teraz ciekawostka. Bo tu jeszcze raz odwołam się do iteratorów, choć już teraz tak naprawdę nie można ich używać, bo ta zamiana powoduje, że te iteratory wprawdzie te konkretne, zobaczcie, co zwrócą. Yy, iterator jest tu przypisany nie do wektora, a do elementu, bo yy, iterator na ten pierwszy element wektora V dalej pokazuje jedynkę, mimo że ta jedynka jest już iteratorem wektora V2. Ale. Co więcej, te iteratory w zasadzie już teraz nie będą działały, bo gdybym teraz chciał tutaj, mam to w komentarzu, jeszcze raz tak sobie wyświetlić zawartość kontenera V i skorzystać z iteratora VIT, to kompilator nam tutaj wyrzuci jakiś wyjątek, czyli po prostu będzie tutaj błąd. Muszę te iteratory pobrać sobie jeszcze raz na nowo, bo tutaj one po prostu już nie będą działały. Chociaż ten iterator wciąż jest powiązany VIT i V2IT. Z tymi elementami, które były, niemniej już na przykład przesunąć się, o tak jak tu macie w komentarzu, przesunąć się na iterator następny, po prostu nie będę mógł. Także tutaj z tym słapem trzeba uważać, zwłaszcza z iteratorami. A tu mamy proste działanie, metoda fill, mamy jakiś kontener, w tym wypadku zwykłą tablicę. Ta tablica zawiera domyślnie same zera, a teraz metoda fill. Argumentem jest jakaś liczba, w tym wypadku minus 5. I co się stanie? Same minus 5. To znaczy, że wszystkie elementy tego kontenera zostały ustawione na wartość minus 5. O takie prościutkie cudko. Niektóre kontenery, jak na przykład lista, nie pozwalają dobrać się swobodnie na przykład do piątego elementu. No to teraz jak się tam przesunąć? No albo jakąś pętlę musimy kombinować, albo co, wielokrotnie operator plus plus używać. No, głupio to wygląda. Można zrobić tak. Oto lista, jakieś tu elementy. Zobaczcie. Teraz pozycja, czyli bierzemy iterator na pierwszy i mamy metodę advance. Pozycja, to jest ten pierwszy, przesuwam się czterokrotnie. To znaczy, że będę na którym elemencie? Na piątce, a piątka jest. Raz, dwa, trzy, cztery, piąta. Pozycja wskazywała na jedynkę, przesunąłem się czterokrotnie, jestem na piątce. Uwaga, pref. Taki bardzo fajny, ogólny mechanizm co zrobi, jak myślicie, no to jest jakby taki synonim minus minus, no bo teraz, jak wyświetlę ten pref odpalony na post, to będzie czwórka, czyli się jakby cofnąłem tutaj wewnętrznych iteratorach mojej listy na element wcześniejszy. A teraz, patrzcie, pref, ale taki, który ma jeszcze argument 2 na drugiej pozycji. No to cóż to się wyświetli? A no uwaga, wyświetla się dwójka bo teraz pref to znaczy, że się cofni, tak, ale jakby dwukrotnie względem obecnego elementu posk, którym było 4, cofam się dwa razy, czyli na trójkę i na dwójkę właśnie. A teraz next. przesuń się z dwójki 3 do przodu. Cóż to będzie? A ponownie 5, no bo przesuwam się z dwójki na 3 4 i 5. Funkcja distance będzie obliczała różnicę pomiędzy iteratorami. O co chodzi, bo nie jest to odejmowanie jakichś liczb. Chodzi o to, ile elementów będę musiał przejść, żeby dojść do pozycji, czyli tutaj zaczynam od elementu pierwszego, na przykład listy, i zanim dojdę do pozycji, to będę musiał dokonać cztery takie przejścia. Przy czym, zobaczcie, o, jak sobie to wyświetlimy, to właśnie mamy czwórkę, ponieważ pozycja była elementem piątym, czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty poprzedza tę piątkę. To tak jakbym sobie odjął od pięciu jeden. Tak, troszeczkę można myśleć, ale to nie do końca. Od piątej pozycji odjąłem pierwszą po prostu. Tutaj mamy też wyświetlenie praktyczne wszystkich, ilości wszystkich elementów, ponieważ tu mamy iterator begin, a tu jest end. A przypominam, że end jest iteratorem, który wskazuje na pozycję za ostatnim elementem kontenerów, zatem wszystkie muszę przejść elementy kontenera, żeby dojść do tego end. Zatem w praktyce wyświetli się po prostu lista. Liczba, przepraszam, wszystkich elementów tutaj w tym kontenerze L1. Ciekawa funkcja teraz iter swap. Bierze ona jako argumenty iteratory. Zwróćcie uwagę, korzystam z iteratorów zupełnie różnych kontenerów, ale elementy tych iteratorów w obu przypadkach muszą mieć ten sam typ. I tu, i tu są to inty. I w liście, i w wektorze są inty. Zatem co tutaj sobie robię? Na razie wyświetlę sobie początkowe elementy tychże kontenerów. I to będą jedynka i trójka. A teraz ITER słapuje te dwa iteratory początkowe. I teraz uwaga, wyświetlam sobie. I teraz trójka zamieniła się z jedynką. Zupełnie iteratory z innych w ogóle kontenerów. Ale swap, ITER swap... Podmienia wartości, na które te iteratory wskazują, i te wartości muszą mieć ten sam typ. To już wystarczy, żeby iter swap działał. Biblioteka, algorytm dostarczyła nam też takich dwóch funkcji: min element i max element. No, trudno się domyślić, co robią. Mamy tutaj wektor, nazwałem go exp3. Trochę tu elementów. Najmniejszym jest, widzimy, minus 5, największym 9. I teraz min element dostaje jako argumenty iteratory. Tu wykorzystałem iteratory stałe, C Begin c end, i te iteratory cały nasz ten wektor obejmują i w tej całej, w tym całym zakresie będę szukał najmniejszego elementu i pozycję tego elementu, nie sam element, przypiszę do y, iteratora minimum. Następnie wyświetlę sobie to minimum, ale przy okazji od razu, bez już przypisywania, wyłuskam sobie to, na co wskazuje max element, która zwróci iterator do maksymalnego elementu, również na tym samym kontenerze. Zatem zostanie tu po prostu wyświetlone, o widzimy, minus 5 i 9. A tutaj nasz cały zbiór jeszcze sobie pokażemy, ale wcześniej wywołałem metodę sort, która na podanym zakresie nam wszystko posortuje. I teraz ten zbiór tutaj zupełnie na początku, zwróćcie uwagę, nieuporządkowany. W tym miejscu już wyświetlił się uporządkowany metoda sort. Domyślnie sortuje od najmniejszego do największego. A tutaj będę sobie szukał, wykorzystam funkcję find, która również na podanym zakresie kontenera, to mógłby być inny kontener, będzie szukała kolejnych elementów i te i tutaj pobieram sobie z pętli for a to, co find zwróci, to jest pozycja tego znalezionego, pierwszego znalezionego elementu. Tu mam przypisaną tę pozycję do zmiennej pos. Pos już była, ale pamiętamy, w forze pos jest lokalną zmienną, więc sobie mogę spokojnie tutaj deklarować. I teraz ciekawe, jeżeli pozycja, spójrzcie na tę linijkę, zaraz do niej dojdziemy, jeżeli pozycja byłaby równa iteratorowi end, to znaczy, że find nie znalazł tego. Zatem jedziemy przez te pętle. Popatrzcie. Szukam najpierw minus piątki. Jeżeli pozycja minus piątki w ogóle istnieje, czyli jest różna od ostatniej pozycji, iteratora na ostatnią pozycję, czy za ostatnią pozycją, to wyświetli się ten element. W przeciwnym razie nie. Minus czwórki nie ma, więc pose jest właśnie równy end i dlatego nic tu się nie wyświetla. I tak przechodzę przez wszystkie elementy i wyświetlam tylko te które znalazłem. A więc do dziewiątki, siódemki na przykład nie było, i tak dalej, i jeszcze dziewiątka. O. A teraz funkcja reverse, która po prostu co zrobi, domyślamy się, po odwraca nam elementy, czyli w tym wypadku odwrotne sortowanie się wykonało. A tutaj połączymy sobie, zobaczcie, poszukam sobie trójki, i to, co zwróci ta funkcja find wewnątrz tutaj tej funkcji reverse, to jest pozycja trójki. I Odwrócę porządek od tej pozycji elementu 3 do końca. Popatrzcie, początki jest, są takie same: od 9 do 4 nic się nie zmienia, bo potem została znaleziona trójka na tej pozycji. Ta pozycja do końca. Ten fragment został odwrócony, dlatego mamy tylko część. Od minus 5 tutaj do trójki widzicie, jest odwrócony porządek w stosunku do wcześniejszej sytuacji. Także to są te funkcje tutaj. Ogólne, jak reverse czy find, widzimy, że one mogą zadziałać tak naprawdę na dowolnym kontenerze, ale już rozumiemy, co robią. Tu pokazałem na wektorach, listach. Spójrzmy, co jeszcze można porobić. Kolejna funkcja dostarczona przez bibliotekę z algorytmami to funkcja, która porównuje wartości, i tutaj zobaczcie zupełnie różnych kontenerów. Mam tutaj kontenery, dwa, które są wektorami, i dwa, dwa kontenery, które są listami, ale Kontener X4 i 6 mają dokładnie takie same elementy, i teraz zwróćcie uwagę, mam tu właśnie tę funkcję equal, i teraz porównuję X4, i tu podałem cały zakres z tym, co się rozpoczyna w X5. Domyślamy się, że ilość elementów w X4, EXP 5 będzie musiała być taka sama, żeby w ogóle dało się to jakoś porównać, ale X5 ma wprawdzie dokładnie tyle samo elementów co X4. Ale są to różne elementy, dlatego equal w tym wypadku powie mi 0, czyli że wynik tego porównania jest fałszem. Ale już porównanie zawartości kontenera, i tu mam właśnie ten zakres begin-end, i początek, wystarczy początek, on już sobie tam będzie po kolei przesuwał się tyle razy, ile trzeba. Porównanie tego do listy, która ma dokładnie te same elementy, da mi informację, że jest to prawda elementy są równe wewnątrz tych zupełnie różnych kontenerów. Funkcję kopiującą już widzieliście. Skopiujemy sobie teraz zawartość wektora exp4, to był ten wektor, do listy exp7, przy czym zwróćcie uwagę, lista ta ma tylko dwa elementy. Zatem przed kopiowaniem musimy zadbać o to, by była pamięć na to kopiowanie, ponieważ to kopiowanie nie jest Insertowaniem nie jest wkładaniem, więc ta pamięć nie jest przydzielana w locie, tylko już musimy zadbać, by była. Zatem co musimy zrobić? Musimy sobie tutaj zresajzować x 7 do wielkości x 4 A przy okazji, jak już sobie tam zresajzuję, to tam sobie powkładam do tych resajzowanych nowych przestrzeni minus piątkę, czyli wszystkie te nowe elementy będą minus piątką. Zobaczmy to. I tutaj mamy 0,0, było już w X7, a minus 5, minus 5 się pojawiło, ilość jest dokładnie taka, jaka jest elementów X4. No a teraz kopiujemy. Najpierw podaje zakres od do jako źródło, i to jest początkowy i ostatni iterator mojego źródła X4, a potem wystarczy już podać tylko początek iteratora X7. Dlaczego begina na przykład nie C Begin? No bo C Begin by blokowało tu, nie mógłbym zrobić. No tu muszą być te iteratory begin END. A w zasadzie metody, które zwracają nam iteratory. I jak już sobie to tutaj skopiujemy i wyświetlimy, to widzimy, że nowa zawartość exp7 to skopiowane elementy z exp4. Remove jest już nam znany, usuwa wystąpienia elementu z kontenerów, ale trzeba na niego uważać, bo nie działa do końca intuicyjnie. Zobaczcie, tutaj usuniemy sobie czwórki z wektora. Tutaj mamy wektor, a tu remowujemy, podając iteratory na pierwszy, ostatni czy za ostatni i czwóreczka. Wyświetlamy i co? Hmm, i jest tu jakaś czwóreczka. Tak naprawdę jej nie ma. Zobaczcie, było 1, 2, 3, potem 4, 4, 4, 5, 6 i te 4, 4, 4 zniknęło, zostało 5, 6, ale nie zniknął, nie zmienił się iterator za ostatni element i dlatego. Wyświetliło się wszystko aż do tego ostatniego iteratora. W efekcie jakieś tam jeszcze wyświetliło elementy, które tam wciąż leżą, zostały te stare. Co zatem trzeba zrobić? A no, spójrzcie na to. Tutaj jeszcze raz redefiniuję sobie call, taki sam jest. I teraz wykorzystuję fakt, że funkcja remove zwraca nowy koniec kontenera. I teraz mogę sobie już wyświetlać kolejne elementy od początku do nowego końca, czy powiedzmy dopóki nie dojdę do nowego końca. I teraz już o wyświetliłem wszystko do szóstki, nie wyświetliło się nic więcej. Oczywiście to nie zmienia faktu, że muszę jeszcze pamiętać o takim resize tego wektora, ale tutaj skupiamy się teraz na samym remove, a pamiętamy wektory omawiałem, więc jak coś możecie sobie to odświeżyć. No i tu jeszcze raz nowy distance, czyli ta nowa różnica i widzimy, że skasowano trzy elementy, bo od Nowego końca do starego końca jest 3. Tyle dokładnie zostało tam wywalone. A tu jeszcze sobie możemy w ten sposób to ładnie o, wyświetlić. Zobaczcie: call end minus new end. Dlaczego mogę sobie odjąć tutaj te iteratory, gdzie normalnie niekoniecznie muszę tak robić? A no, dlatego, że tu mam do czynienia z takim dostępem swobodnym, mogę sobie tak w ten sposób to po prostu policzyć. No i zostało nam. Już niewiele, przed nami erase. OK? I race usunie nam teraz z, tych, z tego całego call. Zobaczcie, to są te nadmiarowe elementy. To nie jest metoda w tym wypadku. Erase ogólna jest częścią wektora, no ale jakoś muszę sobie z tą resztką poradzić. Bo na razie tylko tyle, że wiem, gdzie jest nowy koniec, ale tamte kolejne elementy jeszcze gdzieś są. No to teraz erase tutaj wywali to wszystko, co jest. Od new end do call end, czyli tego starego końca. O, i teraz już mogę sobie wyświetlić cały wektor. Jest to tylko od 1 do 6 i jest już ta wielkość size zmieniona na 5. Ale coś takiego już pokazywałem w wektorach. Tu chciałem tylko zwrócić Wam uwagę na to niebezpieczeństwo tej globalnej funkcji remove. Ostatnie dwie funkcje remove if i for each korzystają z lambd. Obiecuję, że te lambdy już będę wyjaśniał w następnym, w następnym odcinku. I co tutaj mamy? Mamy listę i pierwsza funkcja Remove if ma wprawdzie wadę wcześniejszej Remove, ale usuwa pewne elementy, które spełniają pewien warunek, właśnie tą lambdą określony. Tu mamy zakres, skąd usuwać, jakiego kontenera, od dokąd, a tu jest właśnie taka lambda, taka anonimowa funkcja. Ona generalnie tutaj. Na razie tak to ogólnie opiszę, wywali elementy większe równe 4. Zatem wszystkie czwórki piątki pójdą precz. Niestety po usunięciu tych elementów ta ogólna metoda Remove If no właśnie ma tę wadę, że muszę poznać nowy koniec elementu kontenera. Tutaj sobie ten nowy koniec zapamiętałem jako new E. I potem muszę po prostu własną metodą erase tej listy wywalić te nadmiarowe pozycje, czyli od nowego końca do. Starego końca wszystko tam wyczyścić. A tutaj właśnie, jeżeli bym wykorzystał własną metodę Remove czy Remove If, no to już tego bym nie musiał robić. Tutaj jeszcze sobie jedynki usunę i zobaczycie, że już tam nic nie będę musiał czyścić. Jak wywalę te jedynki i wyświetlę ten kontener, to zobaczcie, że z tych 1, 2, 3 i tutaj są jedynki powtarzające się, i piątki, czwórki. O, i tak zostaną mi tylko dwójki, trójki i nic więcej. A na koniec jeszcze for each. Mamy tutaj mapę, wiemy już co to mapa, więc nie tłumaczę. Tutaj sobie w tej mapce wyświetlimy wszystkie pary. A potem zobaczcie, mamy taką funkcję ogólną dla każdego for each i tutaj podaje zakres całej mapy i to jest moje źródło i Tutaj for each będzie przechodzić przez wszystkie elementy tej mapy i elementy tej mapy staną się argumentem dla mojej lambdy, dla mojej funkcji anonimowej. I co ta funkcja będzie robiła? A ona sobie będzie wyświetlała te elementy, a w taki trochę inny sposób. O, na przykład, taki. For each bierze elementy z jakiegoś kontenera i dla każdego wywołuje jakąś funkcję z tymi elementami. Bardzo fajna funkcja, bardzo fajny algorytm. Jeszcze gdzieś tam będziemy do niego wracać. Tyle w tym długim odcinku. W następnym wyjaśnimy sobie dokładnie te lampdy, bo bez nich naprawdę pewne rzeczy trzeba tak trochę tylko liznąć. A jak już będziemy wiedzieli, co to lampdy, co to są obiekty funkcyjne, no to już będzie o wiele łatwiej.